Witam na kanale Marek Meran. Wrzesień 1939 roku. Narodowa trauma. Polska klęska na samym początku II wojny światowej. Obraz polskiej nieudolności i zacofania. Wiadomo, atakowali czołgi szablami, pałętali się bez sensu, miażdżeni przez niezwyciężony Wehrmacht. Tylko że ten obraz jest straszliwie nieprawdziwy, nie mówiąc o tym, że niesprawiedliwy. Podtrzymywany przez szkołę, która unika historii współczesnej i woli przez rok mleć starożytną Grecję oraz kolejnych Cezarów, Konsuli, Liktorów, Edylów itp. Podobnie jak w powstaniu warszawskim 1944 roku Odwaga, męstwo, heroizm zostały zmarnowane przez dowódców najwyższego szczebla, przez tych, którzy opanowali wojsko i całe państwo, przez tych, którzy doprowadzili do destrukcji polskiej armii, przez system nieudolnych kolesiów stworzony przez Piłsudskiego, o czym mówię w niedawnym filmie o Piłsudskim. Raczej niewielu Polaków wie o tak zwanych rozstrojach nerwowych, które dotknęły jednocześnie najwyższych polskich dowódców we wrześniu 1939 roku. Można w nie wierzyć, jak ktoś chce, ale doświadczenie pokazuje, że musiało to być z góry zaplanowane. Za chwilę szczegóły, fragmenty mojej książki strona książki w opisie filmu trzeba go rozwinąć bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do Questions and Answers, czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcje, lajki, komentarze dla zasięgu itd., o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach gdziekolwiek, nawet na własnym facebooku, po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie, nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu przeszłość, część pierwsza, podpunkt Jak wielkim ludem byli Słowianie, z pierwszego tomu czarnego. Kompletną bzdurą jest mit o rzekomych konnych atakach polskiej kawalerii na niemieckie czołgi. To kłamstwo wymyślone przez nazistowską propagandę, potem bezmyślnie powtarzane na Zachodzie oraz przez władze komunistyczne. W 1939 roku na początku wojny polskie wojsko przeprowadziło operacje z użyciem kawalerii, ale zasady były takie, Konie służyły do szybkiego przemieszczania się, np. do oskrzydlania wroga, potem ułani często zsiadali z nich i dalej walczyli jak piechota. W 1939 roku polskie wojsko przeprowadziło kilkanaście konnych ataków, w większości zakończonych pomyślnie. Na przykład, pod Mokrą 1 września 1939 roku zmusiło niemiecką piechotę do panicznej ucieczki. Kłamstwo o szarżach kawalerii na czołgi miało wdrukować w pamięć obraz Głupich Polaków w cudzysłowie. Podobnym mitem jest przekonanie, że Polska łatwo się poddała Niemcom we wrześniu 1939 roku, na początku II wojny światowej. Tymczasem w rzeczywistości straty niemieckie podczas tej kampanii były duże. Mimo wielkiej przewagi armii III Rzeszy, wojsko polskie stawiało niespodziewanie silny opór i odnosiło sukcesy militarne i to przez wiele tygodni. Do początków października 1939 roku generał Franciszek Kleberg, który nie przegrał żadnej bitwy, a poddać się musiał z powodu braku amunicji i zaopatrzenia. W 1939 roku polscy żołnierze walczyli wspaniale oprócz części najwyższych dowódców. Powodami przegranej były. Zdrada państw zachodnich, które złamały umowy z Polską, Francja i Wielka Brytania, wbrew obietnicom, nie zaatakowały Niemiec. Zdrada ZSRR, atak na Polskę z 17 września, złamanie wcześniejszych umów, złe decyzje taktyczno-strategiczne i niezdecydowanie części najwyższych dowódców polskich, w tym tak zwane załamania psychiczne. Przewaga wojskowa Niemiec. Trudne położenie geostrategiczne Polski, oskrzydlenie od południa (protektorat Czech i Moraw) i północy (Prusy Wschodnie), zbyt małe wykorzystanie rezerw uzbrojenia, składy w stawach pod Dęblinem, tak tzw. arsenał Rzeczypospolitej, niedokończenie mobilizacji wojska opóźnionej z powodu sprzeciwu Anglii i Francji, Celowe działanie na szkodę Polski, ich sojusznika w cudzysłowie. Nawet przewaga techniczna Niemiec nad Polską we wrześniu 1939 roku nie była taka duża. Część polskich czołgów była lepsza niż czołgi niemieckie. Polska miała mniej czołgów, ale nie aż o tyle mniej, nie bierze się pod uwagę tych, które stacjonowały we wschodniej części Rzeczpospolitej. Za to zawiodło przygotowanie, nie wyszkolono wystarczającej liczby załóg tych czołgów. Tak jakby na jakimś etapie cała siła i gotowość były marnowane przez dowódców wysokiego szczebla. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, żołnierz, gdy był właściwie dowodzony i miał szansę stawienia skutecznego oporu, bił się dobrze, a nawet świetnie. Dziwne jest, że we wrześniu 1939 roku tylu polskich dowódców załamało się psychicznie i opuściło swoje jednostki już w pierwszych dniach, na samym początku, tak jakby realizowali wcześniej ustalony między sobą plan. Z tekstu Przeszłość część druga punkt H Baranki Boże z drugiego tomu białego. Generał Dąb Biernacki dwukrotnie uciekł z pola walki, był oskarżany o nieudolność i tchórzostwo, doprowadził do klęski pod Piotrokowem Trybunalskim i do ogromnych strat w wielu jednostkach wycofujących się zawisłe. Mimo to naczelny wódz, śmigły Rydz powierzył mu dowództwo nad frontem północnym, Generał fabrycy porzucił swoje jednostki oraz dowodził z oddali w cudzysłowie. Zasłaniał się rzekomą chorobą, jego nieudolność doprowadziła do porażki w Polsce południowo-wschodniej, marnował wysiłki swoich żołnierzy, a jednocześnie ich oczerniał. Pomimo tego naczelny wódz dwa razy mianował go dowódcą ważnych zgrupowań. Generał Rummel opuścił stanowisko dowodzenia, nie zostawiając żadnych informacji, gdzie jedzie. Uciekł od swojej armii. Generał Bończa-Uzdowski uciekł z pola walki. ITP. Wszyscy oni zasłużyli na sąd wojenny. Wódz naczelny, marszałek Śmigły-Rydz, przed wybuchem wojny bez sensu umieścił trzy wielkie jednostki – na przykład dwudziestą siódmą dywizję piechoty daleko na północy kraju czyli skazał je na odcięcie i klęskę, zniszczenie generał Bortnowski, dowódca armii Pomorze, podobno 2 września uciekł do swojego majątku, gdzie 8 września znalazła go żandarmeria, jego podkomendny generał Bołtuć, najprawdopodobniej powiedział o nim że żałuje że w pierwszych dniach wojny w czasie bitwy w borach tucholskich nie dał mu kuli w łeb i nie objął dowództwa i cytat jak zginę to niech wszyscy wiedzą że zginąłem ja i armia z winy tego syna a kim był generał Bołtuć? Na samym początku II wojny światowej wkroczył na teren Niemiec, Prusy Wschodnie, później musiał się wycofać, wykonał brawurowy kontratak, odpierał ataki dużo większych sił wroga. Przed wojną dążył do uniezależnienia wojska od polityków i religii, chciał ograniczenia wydatków na cele reprezentacyjne. Czynniki te spowalniały jego awans. Załamania nerwowe najwyższych generałów, ich bezsensowne i fatalne decyzje. Nie mogły tego zrównoważyć wspaniała postawa i umiejętności części dowódców, np. bołtuć sosnkowski maczek, ani zwykłych polskich żołnierzy. Czy jest możliwa tak gigantyczna niekompetencja, słabość, głupota u ludzi, którzy przecież byli specjalnie szkoleni, żeby skutecznie działać w ciężkich warunkach wojny i poświęcili temu całe życie? Trudno się oprzeć wrażeniu, że wszystko było ukartowane, że był to efekt jakichś tajnych porozumień na wysokim szczeblu, najprawdopodobniej porozumień z wrogimi państwami. A więc zdrada. Znów z tekstu przeszłość, część pierwsza, podpunkt Jak wielkim ludem byli Słowianie z pierwszego tomu czarnego. Jeśli walki narodu to tylko polityczne manipulacje, jeśli mają na celu zamianę tego narodu w bezmyślny tłum poprzez likwidację tych, którzy wiedzą i rozumieją najwięcej, to nie dajmy się ogłupiać żadnej ideologii, religii, żadnej polityce. I nie dajmy się skłócić, czy to ze sobą, czy z sąsiadami, pamiętajmy o tradycjach braterstwa w Federacji Lechickiej i oszczędzajmy ludzi, bo oni są najważniejszym zasobem. Nigdy więcej wojny na polskiej ziemi, na ojczystej ziemi Lechitów. W bibliografii m.in. publikacje Jerzego Łojka, Leszka Moczulskiego, Andrzeja Pepuńskiego, Andrzeja Romanowskiego, Piotra Staweckiego, Ryszarda Szabłowskiego, Zbigniewa Wawra, Pawła Wieczorkiewicza, Alecha Wyszczelskiego i Stevena Zalogi.